Witamy Was z naszej bazy. Założyliśmy tą bazę, żeby tutaj jak najwięcej przebywać, a niestety tak się zdarzyło, że jesteśmy tu bardzo rzadko i w sumie jesteśmy teraz, w tej sekundzie tutaj przyszliśmy po prawie 2,5 miesiącach, jak nas nie było, więc sami nie wiemy, co nas zastanie. Ale na pewno będzie dużo pracy. Tak. Ale teraz już postanawiamy, że trochę tutaj zostaniemy. Porządki, tak? Jakieś przyszczyżenie trawy i w końcu zabierzemy się sadzenie cebulek, które kupiliśmy. To co, Dorenda? Otwieraj i patrzymy, co tam w środku. Nawet się nie otwiera. Coś tu opadło. Róża. No, wszystko nam urosło. No, bardzo ładnie urosło. Tak. Winogrona. O, winogrona chyba będą do zrywania. Słodkie. Nie urosły bardzo, ale są słodkie. Ale są słodkie, tak. Nikt się nie włamał? Chyba nie. Po co? Tu nie ma po co się włamać. Także tu jest jabłoń, na której było dużo jabłek, ale nie ma ani jednego. I też nie ma jabłek na ziemi, także możliwe, że kolega przyszedł i pozbierał, bo jak rozmawialiśmy przez telefon, to prosiliśmy, że ewentualnie jak chce, to sobie może pozbierać. No i czuć jesień. Ja się najbardziej cieszę, że mamy te winogrona, a jest ich całkiem sporo. Ale poza tym wszystkim, no to jest tutaj sporo. Znowu do porządkowania, dużo rzeczy zarosło, ale też ładne kolory się pojawiły. Takie fajne żółte liście. No nic, chcieliśmy to mamy. Musimy pracować, nie ma lekko. A jak Dorenda w środku? Zimno. Ile stopni? 8. Ale poza tym wszystko wygląda tak, jak tak wyglądało. Oprócz tej świeczki, która świadczy o tym, że też było ciepło. No, była pionowa, a się wygięła. W Holandii uszyłam zasłonki do sypialni, bo mama ma maszynę do szycia. Więc zaraz się powieszę. To są bardzo proste, będą tak prosto wisieć, żeby jak najlepiej zasłoniły od światła. Za mało. Za grubo tam jest. Nie wchodzi. Nie, no coś weszło. No. Już jest ciemno, już. Ale jeszcze nie wisi. Jak się zrobiło ciemno. No, tak to będzie. Aha. Tak ciemno. Czyli co, Dorenda, cel był taki, żeby one służyły do wysłaniania światła, nie? Tak. Tak jeszcze nie wisi zbyt ładnie, ale... To pokaż. Ale... O. Robi się... Działają dobrze. Robi się zupełnie ciemno w pokoju. O, super. Prawie. Z tym działa, także gratulacje. Dziękuję. Wspaniale szyjesz. To się chyba robi nożyczkami, nie? Nie wiem, nigdy nie zbierałem winogron. Zbieramy, chociaż jeszcze nie wiadomo, co z nich zrobimy. No bo, żeby robić wino, to chyba jest ich za mało, a poza tym nie mamy takiego sprzętu. Może... Ja słyszę, zwyczajnie sok. Sok zjemy. Są jak smaczne, słodkie. Część zjemy oczywiście, tak? Tak. Chcemy wypić winko, a nie ma na bazie korkociągu, więc znalazłem taką śrubę. No nie wiem, potestujemy, zobaczymy, czy to zadziała, czy nie zadziała. Wkręcę się, a potem spróbuję to po prostu wyrwać. Ja nie wiem, czy mi się uda to dobrze chwycić, żeby sobie przy okazji palucha nie urwać. Powiedzmy, że tyle, nie? Teraz tak. Za pierwszym razem. No, bajeczka. Widzicie, z każdej sytuacji
można znaleźć jakieś rozwiązanie. Nawet jak sytuacja jest na pierwszy rzut oka bez wyjścia, wystarczy pogrzebać w skrzyneczce z narzędziami, znaleźć taką śrubeczkę i już mamy korkociąg. Witajcie. Może to nie jest dobry moment, ale tak wypadło, że rozpierdzielamy stare drzwi i będziemy stawiać nowe, a przede wszystkim tym pomaga nam Hightower. Znany albo nieznany, albo będzie poznany z wycieczki w Góry Marmarowskie granicą ukraińsko-rumuńską. Wczoraj kupiliśmy nowe drzwi wejściowe. Mamy nadzieję, że lepiej będą się domykać, będzie normalny zamek, będą trochę izolować, więc będzie cieplej w kuchni. Jedziesz, Wicia. Cały dzień pracy, a jaki rezultat? Proszę bardzo, drzwi są założone. Jeszcze tu takie szczególiki gdzieś tutaj pianką uzupełnić. Otwierają się, ładnie się zamykają. No i zostały takie sprawy wykończeniowe. Tutaj kwestia tego progu. Jak pianka dobrze doschnie, ją zetniemy, powyjmujemy też te kliny jeszcze z góry i będzie trzeba już zrobić obróbkę. Ale już dzisiaj mamy szczelnię, także będzie ciepła noc.